Okej, witajcie. Zapraszam dzisiaj Was na test dwóch nowości z Sephory. Są to nowości marek, które bardzo lubię i które bardzo mi się spodobały. Na razie są to tylko dwie rzeczy z nowości, natomiast myślę, że może już niedługo przejdę się do Sephory i kupię jeszcze kilka rzeczy, jeżeli tylko te okażą się fajnej jakości, dlatego że ostatnio w Sephorze pojawiło się dużo rzeczy, które mnie intrygują. Więc co ja dzisiaj dla Was, słuchajcie, przetestuję? Przetestuję dzisiaj dla Was paletkę od Huda Beauty Wild. Wybrałam tą paletkę Jaguar. Powiem Wam, że wszystkie, które wyszły, podobały mi się niesamowicie. I tak jak ostatnio paletki Hudy nie przemawiały do mnie za bardzo, tak te z tej kolekcji Wild przemawiają bardzo. I zaraz Wam pokażę, jak ona się prezentuje wewnątrz. Zobaczymy, jak się nią pracuje. Pokażę Wam swatche, więc jeżeli interesuje Was to, jak ta paletka mi się sprawdzi, to oczywiście oglądajcie dalej. I drugą nowością jest, słuchajcie, błyszczyk. Błyszczyk od Fenty. Jest to ten błyszczyk powiększający usta. Prezentuje się on tak. I też go dzisiaj dla Was przetestuję. Ja uwielbiam błyszczyki z Fenty, to też wiadomo, już nie od dzisiaj i nieraz na tym kanale o tym mówiłam. Natomiast trochę ten błyszczyk jest inny od pozostałych, on nie ma tylu drobinek, ma kolor i ma powiększać usta, więc zobaczymy, jak się ten błyszczyk sprawdzi. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam Was do subskrypcji, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie taki ślad po sobie oraz do zostawiania łapek w górze, jeżeli tylko będzie Wam się podobał ten film. Dobrze, kochani, koniec wstępu, zacznijmy test. A właściwie na początek pokażę Wam, jak ta paletka Wild prezentuje się. Ona nie odbiega niczym od poprzednich paletek dziewiątek od Huda Beauty. Ja uwielbiam tą formę cieni. W ogóle spójrzcie na te kolory. Wow, idealne smoki, dlatego na początek wybrałam tą paletę Jaguar, a nie inną, dlatego że ona ma po prostu, słuchajcie, idealne smoki i jest chłodniejsza od innych palet Hudy. Huda ma to do siebie, że ona rzadko robi palety ciepłe. Ciepłe właśnie robi często. Rzadko robi palety chłodne. Ta paleta jest wyjątkowa. U Hudy wiecie, jeżeli tylko śledzicie Huda Beauty i te paletki gdzieś tam wiecie, jakie mniej więcej wychodzą, to na pewno zauważyliście, że te dziewiątki często mają podobne kolory. Ta natomiast, no, jeszcze nie miała takiej wcześniej jakby dziewiątki, która by się z nią dublowała, więc postanowiłam ją sobie kupić. Mamy w tej palecie 9 cieni, co już Wam powiedziałam. Mamy 4 maty i 5 błysków. Patrzę, czy jeszcze dobrze mówię, tak? Dobrze mówię. 4 maty, ale maty moim zdaniem, słuchajcie, uniwersalne. Już Wam tłumaczę, dlaczego moim zdaniem uniwersalne. Dlatego, że mamy tutaj 3 maty, którymi, słuchajcie, moim zdaniem możemy bez problemu zrobić makijaż dzienny. Mamy czerń do kreski, do smoki. Tymi 4 matami możemy też moim zdaniem zrobić spokojnie makijaż wieczorowy i to taki naprawdę mocny, fantastyczny. Do tego mamy naprawdę bardzo ciekawe błyski, które są, no, przecudne. Mam nadzieję, że teraz to może będzie widać, jak one przepięknie odbijają światło. Mamy błyski takie z zieloną troszeczkę drobiną. Mamy tutaj taki przepiękny fioletowo-różowo-niebieski połysk. Mamy typowe złoto, mamy coś, co się na fiolet, bordo mieni, bardzo ciekawy kolor, więc mamy dużo ciekawych kolorów, którymi naprawdę możemy wykonać wiele ciekawych makijaży. Nie mam pojęcia, jak dzisiejszy mój makijaż będzie wyglądał, w ogóle założyłam jakąś taką nie za bardzo sukienkę do tych kolorów, ale jakoś sobie poradzimy. Teraz pokażę Wam swatche, a po swatchach przejdziemy, słuchajcie, do makijażu. Już obejrzeliście, jak widzicie, paletka swatchuje się wybornie. Naprawdę wszystkie swatche są przecudowne.
I wszystkie, ale to wszystkie cienie są bardzo ciekawe. Ja dzisiaj będę się malowała w tej paletce, dlatego że paletki od Huda Beauty, o tutaj, mają naprawdę świetnej jakości lusterka, przy których się cudownie maluje. Jedyne co, to większość cieni od Hudy ma to do siebie, że one są delikatne. Dlatego ja rzadko, na przykład w filmach, gdy nie testuję tych paletek, używam tych paletek do makijażu. Przepraszam, jakąś mam, słuchajcie, lekką chrypkę. Gdyby one nie były takie podatne na kruszenie, na pewno bym częściej używała tych paletek jako lusterka do makijażu właśnie przy nagrywaniu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że niektóre paletki, które mam, niestety, ale jeżeli nie są przechowywane stabilnie w szufladzie albo na biurku, albo gdzieś tam, ale tak powiedzmy stabilnie, tylko gdzieś są na przykład w kosmetyczce, albo nie daj Boże spadną, no to niestety rozsypują się, szczególnie te metaliki niektóre. Zaczniemy... Słuchajcie, odcienia tego beżowego z paletki. Ja sobie rozpracuję korektor. Jak zwykle ja pracuję na korektorze. Cienie Hudy nigdy nie robiły mi problemów, jeśli chodzi o pracę na korektorze, więc myślę, że i tym razem nie będzie z tym problemu. Użyję na początek tego cienia beżowego, a potem myślę, słuchajcie, że... Boże, głos mi odbiera dzisiaj, że wykonturuję sobie powiekę oczywiście tymi dwoma matami. Jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, no ale zacznijmy od tego beżu. Już widzę, że te cienie się, słuchajcie, sypią, więc trzeba uważać, przypuszczam, na pracę z nimi. I beż jest cudowny, spójrzcie, bardzo ładnie zmatowił, nie odcina się, a myślałam, że się odetnie, dlatego że on jest dość ciepły i dość, może nie ciemny, ale jak na beż to nie taki najjaśniejszy. Bardzo ładnie zmatowił, myślę, że w ogóle jest fajnym cieniem, dlatego że on ma taki... ładny, rozświetlający kolor, że gdybym go chciała nałożyć na całą powiekę, to też by bardzo ładnie wyglądał. I przypuszczam, że nieraz do pracy właśnie w ten sposób go będę nakładać. Dobrze, przejdźmy dalej. I tym razem może rozpoczniemy nie od ciepłego i takiego ciemnego brązu, tylko zaczniemy sobie, słuchajcie, od tego chłodniejszego brązu. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na powiece. A ten się już mniej sypie. Z takimi cieniami jak ten, od razu Wam mówię, że trzeba uważać. Ten cień, to jest, tu nie mamy nazwy, chciałabym powiedzieć, jaką ma nazwę, ale tu nie ma. Ten taki szaro-fioletowy cień jest cieniem specyficznym. I nie ma co tu udawać, ale ta paleta moim zdaniem jest jednak bardziej skierowana do chłodnych i neutralnych typów kolorystycznych. Dlatego, że ten cień nałożony na bardzo ciepły typ kolorystyczny, niestety, ale słuchajcie, da siniaka pod okiem, na oku i nie będzie się bronił nawet w zestawieniu z tymi innymi kolorami. Wszystkie te odcienie są dość chłodne, więc jednak ta paletka będzie przeznaczona właśnie dla bardziej chłodnych i neutralnych typów kolorystycznych. Jeżeli lubimy typowe smoki i ta paletka ma być tylko dopełnieniem naszej jakby toaletki, i mamy dużo ciepłych cieni, bo jesteśmy ciepłym typem kolorystycznym, no to rzeczywiście ta paletka też może nam fajnie uzupełnić jakby nasze zapasy, naszą kolekcję. Natomiast jeżeli jesteście ciepłymi typami kolorystycznymi, no to w tej kolekcji są jeszcze trzy paletki przecudne. Jedna jest to prawda taka szalona i ona jest chyba, nie pamiętam teraz, wężowa, pamiętam, wiecie, że wąż, pyton chyba i ona jest rzeczywiście z zieleniami, no to ona jest bardziej szalona, natomiast dwie paletki są takie bardziej ciepłe i może po prostu w nie lepiej wtedy zainwestować niż w tą, którą ja mam dzisiaj, ale mi się marzyła, słuchajcie, taka chłodna. Ja co prawda teraz, tak jak mówiłam Wam w ostatnim filmie, mam trochę ciepłych, co się dzisiaj ze mną dzieje, tonów w skórze, no ale myślę, że może... I widzę, że ta paletka i tak się obroni jednak w tej mojej neutralności kolorystycznej. Mam nadzieję, słuchajcie, że ta kamera oddaje ten kolor, bo ten kolor jest bardzo intrygujący. On jest taki szary, ale ma przepiękne takie fioletowe tony. Bardzo ładnie się rozblendował, bardzo ładnie i bardzo ładnie tutaj
przeszedł w chmurkę koloru, jest naprawdę bardzo ciekawy i myślę, że na przykład dla mnie właśnie porą zimową, że jakieś sylwestrowe, karnawałowe powiedzmy, to będzie bardzo ciekawy cień, bo wtedy ja rzeczywiście nabieram trochę chłodniejszych tonów, no bo wiadomo, cała opalenie z nami już ucieka. Natomiast teraz, pomimo wszystko, on wygląda pięknie, przepięknie się rozblendował, bardzo łatwo i przyjemnie się nim pracuje, jest naprawdę ciekawym, intrygującym kolorem. Ale my musimy przetestować większość tej paletki, więc musimy przejść dalej i kolejne kolory poużywać. Więc tym razem, słuchajcie, przejdziemy do tego brązu, też matu, i nim sobie troszeczkę jeszcze wykonturuję powiekę, właściwie jej załamanie, oraz zewnętrzny kącik. Czarny myślę, że użyjemy do kreski. Wow. Jaki to jest pigment. I słuchajcie, zobaczcie, tak jak Wam powiedziałam, że ten beżowy się trochę sypał, to o dziwo, te ciemniejsze kolory praktycznie w ogóle nie robią osypu i to jest super. No pięknie przyciemnia kącik. Tym ciemnym brązem pracuje się naprawdę fajnie, bo on, tak jak Wam powiedziałam, nie robi praktycznie osypu. Bardzo ładnie blenduje się z tym chłodniejszym, jaśniejszym brązem. Naprawdę na razie wow. Jakość tych cieni w tej paletce jest dla mnie porównywalna z tymi paletkami małymi Nude. Dlatego, że u Hudy też często jest to, że niektóre paletki różnią się jakością. Cienie różnią się jakością i w niektórych tych małych paletkach cienie są fenomenalne, a w niektórych są takie sobie. W tej paletce jak na razie te maty są naprawdę świetne. Biorę sobie ten ciemny brąz jeszcze na pędzelek i nim wykonturuję sobie, słuchajcie, dolną powiekę. Dzisiaj będę miała bardzo mocny makijaż, no ale... Znaczy bardzo mocny. Ciemny, tak bym powiedziała, ale ta paletka no niestety taka jest. Mogłabym z nią zrobić sobie makijaż dzienny, ale na pewno bym wtedy nie pokazała jej potencjału, bo nie użyłabym większości z tych cieni, tylko użyłabym powiedzmy beżu, tego chłodnego i tego złotego odcienia, albo samego beżu i któregoś z błysków. Zobaczcie, jak pięknie ten cień się przykleił do powieki dolnej, która już była wykonturowana. Magia. Naprawdę maty na najwyższym poziomie. No oczywiście jeszcze sobie tutaj dół zaraz przeblenduję, tylko już nie tym chłodnym, bo ten chłodny niestety dla mnie teraz to zrobiłby pewnie już totalnie podbite oko, a tym beżem, tak żeby ta kreska tutaj ładnie się rozmywała. Natomiast zrobię to za chwilkę. Teraz przejdziemy do błysku. Czarny, tak jak powiedziałam, zostawimy sobie na sam koniec. Podoba mi się ten makijaż oka na razie. On oczywiście jeszcze nie jest skończony, ale czuję, że będzie naprawdę wow. I do błysku. I słuchajcie, nie mam pojęcia, który błysk wybrać, bo wszystkie mi się niesamowicie podobają. No i wszystkich na pewno nie użyjemy dzisiaj. Z wiadomych względów, no jest ich tutaj za dużo, żeby tak naprawdę każdy miał miejsce na tym oku i ładnie wyglądał. Myślę, że a może, no nie wiem. Na razie sobie użyjemy tych dwóch na górną powiekę. Te cieni chyba wewnętrzny kącik. I tych dwóch na dół? Aż takie szaleństwo? No nie, na razie sobie nałożymy te dwa. Na początek ten, potem ten, na górną, ruchomą powiekę. O, uwielbiam, słuchajcie, cienie z Hudy. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Naprawdę Huda, moim zdaniem, umie robić te cienie błyszczące. One mi się zawsze bardzo podobają. I zobaczcie, jak ładnie przyczepiają się na... Tak naprawdę już suchą, tak? No bo miałam tylko korektor. Tak naprawdę na suchą powiekę. Jej, ten fiolet jest cudowny. Co tu dużo mówić? Cudowny. Bardzo ładny kolor. Bardzo. Teraz użyjemy tego drugiego fioletu. I on, słuchajcie, mniej jest błyszczący. Jest bardziej, jak powiedziała, żuczkowy. Tu zobaczycie, mam nadzieję, różnicę. Ale tutaj też będzie widać. Bardziej jest taki odbijający na różne kolory, bardziej duochromowy niż ten pierwszy i chyba mniej mi się trochę podoba. Ja go tutaj nakładam dalej, żeby też tak ładnie jeszcze tutaj wszystko przeszło, ale
Ten stanowczo mi się mniej podoba niż ten pierwszy. Chociaż też nie jest brzydki. Ten drugi fioletowy, fajny, ale ten pierwszy bardziej mi się podobał. Dwa błyski nałożone, czas na trzeci błysk. Trzeci błysk nałożę, słuchajcie, takim bardzo zbitym, wąskim pędzelkiem, takim jakiego używamy do kreski, do czego? Do kreski, do brwi. I nakładam już to złotko tutaj i zobaczymy, jak ono, o tak. Ono też pięknie się transferuje na pędzelek, co nie zawsze przy błyskach się dzieje. Wow, no złoto piękne. To złoto jest przecudowne. Jeszcze tu je połączę ładnie z tym fioletem zaraz, żeby tutaj, wiecie, ładnie wszystko przechodziło. Siebie i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba na razie ten makijaż i to jest makijaż taki dla mnie imprezowo, sylwestrowo, czyli co, uda mi się dzisiaj wcisnąć wszystkie cienie błyszczące, może uda, więc zaczniemy od tego na dolnej powiece i przejdziemy do tego, zobaczymy, jak będą te cienie się prezentować, co tam, słuchajcie, to jest, pamiętajcie, test. A tutaj sobie trochę tym złotym przyjechałam niepotrzebnie na dół powieki, no ale nic. Ten jest bardzo ładny, ale się troszkę sypie z pędzelka. Bardzo ładny jest ten, jest dużo chłodniejszy. Od tego złota, taki srebrno-zielono-złoty, bardzo ciekawy kolor. Bardzo ładnie się też transferuje. No i dobrze, no to przejdźmy do tego najciemniejszego błysku w tej paletce. Tak, i to jest, słuchajcie, taki czarno-złoty odcień. Bardzo ładny, bardzo intrygujący kolor. Pięknie by wyglądał tylko na powiece zrobionej między innymi z tej czerni. I na to ten cień. I tak naprawdę makijaż wieczorowy byłby niesamowicie piękny wtedy. Wcale nie trzeba się bawić tyloma kolorami, ile ja dzisiaj, iloma ja dzisiaj. Bo właśnie wystarczyłoby nałożyć beż, ten ciemny brąz, nim wyblendować oko, nałożyć dużo czerni. Na to ten cień, który teraz używałam, czyli ten czarny z drobinkami, i byłaby niesamowita stylizacja makijażowa, niesamowity byłby makijaż. Podblendowałam jeszcze dolną powiekę. I makijaż, słuchajcie, jest prawie skończony. Została nam kreska na górnej powiece i ją wykonamy tym czarnym cieniem. Na pewno jeszcze pomaluję na czarno linię wodną i, słuchajcie, też wytuszuję rzęsy i wtedy już będziemy mieli totalnie skończony makijaż oka. Chociaż do takiego makijażu, nie czarujmy się, sztuczne rzęsy też by pięknie wyglądały, ale nie mam ich przy sobie, więc nie będę się bawiła. O, jaki fajny czarny. Czarny, który się bardzo mało sypie. I jest, zobaczcie, jak fajnie napigmentowany. Ja dosłownie bardzo delikatnie dotykam cienia, a on się przepięknie transferuje i przepięknie przykleja na powiece i przykleja się też do błysków. A to jest przy czarnym wcale nie taka częsta sprawa i bardzo też problematyczna, no bo jednak my chcemy, żeby ten czarny w bardzo ładny sposób przyklejał się do błysków, bo ten czarny cień ma zazwyczaj oczywiście służyć właśnie do robienia takich przydymionych, delikatnych kresek, przyciemniania delikatnie zewnętrznej tutaj zewnętrznego kącika oka. I kiedy ten czarny nie chce nam się przyklejać do cieni błyszczących, to jest to zawsze problematyczne. Spójrzcie, ten czarny się praktycznie nie osypuje. To też jest niesamowicie fajne. Dobrze, moi kochani, ja idę sobie pomalować linię wodną, rzęsy i wracam do Was za chwilę na podsumowanie paletki i na test tego błyszczyka. Makijaż oczu, słuchajcie, skończony, więc czas na test tego błyszczyka. Jestem niesamowicie ciekawa, co prawda powiem Wam, że jestem też przerażona, bo ten błyszczyk nijak nie pasuje do dzisiejszego mojego makijażu oczu. No ale tak jak Wam mówiłam, ten makijaż i tak zaraz pewnie pójdzie do zlewu, bo raczej tak nie będę chodziła z psem, chociaż może, nie wiem, ale
Trochę obawiam się, no bo spójrzmy prawdzie w oczy. Tu chłód, tu ciepło, tu fiolety, tu czerwień. To nie do końca pasuje. Natomiast zobaczymy, czy ten błyszczyk jest naprawdę tak czerwony, jak się wydaje w opakowaniu. No nie jest aż tak czerwony, ale ma takie czerwone tony, więc nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Spójrzcie, tak prezentuje się Swatch. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Ale tak jak Wam mówiłam, dający efekt bardziej mokrych ust niż błyszczących takich drobinkami, bo wydaje mi się, że on w ogóle drobinek nie ma. I nakładamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo ładnie pachnie. Nawet jak mi zostało na tej ręce zapach, to czuję. Ładny efekt daje. Bardzo podoba mi się efekt na ustach. Mamy, słuchajcie, typowe mokre usta. Wcale nie mocno czerwone, bo mam wrażenie, że ta czerwień bardziej podbija naszą naturalną czerwień wargową niż daje taki, wiecie, czerwony efekt albo różowy. Naprawdę ładnie podbija tą czerwień wargową i ładnie to wygląda. I nawet nie ma takiej tragedii do tego makijażu, chociaż oczywiście dla mnie i tak już jest za mocno. No ale... Ładnie to wygląda. Nie czuję pieczenia. Nie wiem, czy ten błyszczyk miał piec. Natomiast miał na pewno powiększać usta. I tak, nie wiem, czy on miał powiększać usta poprzez mrowienie. Chociaż... Właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy mnie mrowi, czy nie. Bo na pewno nie mrowi tak, jak na przykład te błyszczyki z Eveline. Czyli, że ja czułam od razu mocne mrowienie. Ale na początku nie czułam wcale nic na ustach, żadnego takiego lekkiego mrowienia, natomiast teraz już czuję. Więc rzeczywiście ma chyba te składniki pobudzające i troszeczkę powiększające usta. Jest to bardzo przyjemny i jest naprawdę lżejszy niż większość tych błyszczyków takich mrowiących. Delikatniej to odczuwam, natomiast jakby troszeczkę się stopniuje... Nie ból, to nie jest ból. Te odczucie pieczenia, takiego mrowienia, bo na początku nie było go wcale, a teraz trochę mocniej i mocniej go czuję. Natomiast wszystko jest w miarę przyjemne. Jest gęsty, więc będzie się w miarę długo trzymał. Tak jak Wam mówiłam, nie ma drobinek. Bardzo ma ładny zapach. Bardzo ładnie wygląda na ustach. Czy jest wart tej ceny? Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że jest mnóstwo dobrych, tanich błyszczyków. Ten błyszczyk kosztuje 100 zł prawie. Więc jeżeli ktoś jest fanem Fenty, lubi Fenty i podoba mu się to, jak ten błyszczyk wygląda i powiedzmy ma jeden błyszczyk w swojej kolekcji, to czemu nie? Myślę, że warto. Natomiast jeżeli mamy dużo pomadek, dużo błyszczyków, to naprawdę w drogeriach jest za 20 zł do 20 zł, to już po kokardę bardzo ładnych błyszczyków, więc nie wiem, czy on się tak opłaca, jeśli chodzi o zakup. Natomiast sam w sobie produkt jest fajny i ja nie żałuję jego zakupu. No może dlatego, że ja po prostu bardzo lubię markę Fenty i bardzo dużo rzeczy z tej marki mi się sprawdza. Lubię Rihannę, lubię zamysł tej marki, więc może dlatego po prostu ja nie żałuję zakupu tego błyszczyka, ale... Sami powiedzcie, ładnie na tych ustach wygląda, naprawdę ładnie. Co do paletki, bo czas już na podsumowanie, makijaż skończony. No, powiedzmy, że tak lekko nie pasuje strój do makijażu, makijaż do stroju, usta do makijażu oczu, ale pomijmy te fakty. Zajmijmy się paletką i podsumowaniem paletki. Ja tą paletkę uwielbiam. Bardzo dobrze mi się z nią pracowało, bardzo dobrze. Uważam, że jest genialna dla chłodnych typów kolorystycznych, genialna dla osób, które uwielbiają smoki, które w smoki się czują bardzo dobrze. Bardzo fajna i na wieczór, i tak jak Wam powiedziałam, ja widzę dla niej zastosowanie dzienne, natomiast na pewno jest to paletka bardziej jednak skierowana pod wieczorowe makijaże. Przepiękne błyski, oprócz tego błysku, który moim zdaniem jest taki sobie, to wszystkie błyski mi się bardzo podobają i żaden mnie nie zawiódł. Maty cudowne, pracuje się matami tak jak w najlepszych paletkach Huda do tej pory, czyli nie poleciała z jakością w słabszą jakość, jak tam gdzieś się zdarzało, tylko naprawdę bardzo ciekawy dobór kolorystyczny w tej paletce.
daje mi, słuchajcie, bardzo dużo inspiracji ta paletka. Przynajmniej mi, bo to już jest kwestia indywidualna. Paletki i chudy kosztują, no właśnie ile? Tu gdzieś się pojawi napis. Nie są super tanie, natomiast moim zdaniem nie są też bardzo drogie, jeśli chodzi o ilość cieni i jakość tych cieni. Uważam, że warto, jeżeli używacie jednej paletki na dzień, jednej, jedynej i chcecie mieć jedną fajną, porządną paletkę, którą będziecie się malować cały czas i nie potrzebujecie miliona kolorów, to przejść się do Sephory i sprawdzić sobie paletki. Niekoniecznie tą, bo to mówię, trzeba lubić taki rodzaj makijażu. Natomiast ma Huda w swoich kolekcji tych dziewiątek bardzo dużo ciekawych i delikatniejszych też często odcieni. Słuchajcie, kot próbuje się do mnie dostać, więc muszę powoli kończyć, ale przepraszam Was za lekkie miau w tle. Więc tak jak mówiłam, jeżeli się zastanawiacie, to polecam Wam serdecznie tą paletkę, polecam Wam też serdecznie paletki z serii Nude, bo mam, lubię, uwielbiam i uważam, że też są genialnej jakości. Myślę, że na moim kanale pojawi się, słuchajcie, test jeszcze którejś z tych paletek z tej serii Wild. Bardzo mi się podoba ta paletka i naprawdę tamte też mi się bardzo podobają. Ja w ogóle uwielbiam dzikie zwierzęta. Tak wiecie, są dla mnie takie wow. Nie wiem jak to nazwać, bardzo lubię. I lubię wszystko, co z nimi związane. W związku z tym pewnie i na kolejne paletki się skuszę, więc jeżeli interesują Was testy takich paletek i w ogóle testy droższych marek z Sephory, to piszcie w komentarzach albo zostawiajcie łapki w górze. To będzie dla mnie sygnał, że lubicie testy troszkę droższych marek. Tak jak Wam mówię, ta paletka warta swojej ceny. Jeżeli lubicie takie kolory, to naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że się przy nim zrelaksowaliście. Może na coś Wam się przydał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze, tak jak Was już o to prosiłam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie. Słuchajcie, naprawdę, tak mało nam brakuje do 500, że trzeba dobić w końcu do tej liczby. A mam dla Was fajne rozdanie, już większej rzeczy kupionych i przygotowanych. Więc warto zostać moim subskrybentem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że widzimy się ponownie. Pa, pa.